Ten zakręt jest świetnie wyprofilowany i na pełnej manecie można cisnąć tutaj do góry. No i tak właśnie zrobiłem. Zabrało mi tył w YZ. Coś niestabilnie jechało i zobaczcie, powietrze zeszło z tublisa. Na pewno tak mało go nie miałem. Nie wiem, czy zeszło do zera. Chyba tak. Kilka tygodni już mam tego tublisa, więc nie wiem, jaka mogła być przyczyna. Wykluczam jakiś błąd przy montażu, przy szczypnięcie dętki lub cokolwiek innego. Zobaczymy, no miałem godzinę, żeby wyskoczyć na szybki trening przed urodzinami Ady. Nie zdążę już tego dzisiaj sprawdzić i zrobić. Jutro ogarnę temat. Aj, wszystko przygotowane, chłopaki czekają. Trening dzisiaj miał być. A już nie zdążę. No szkoda, ale taki problem to nie problem. Trudno. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro. Początek stycznia to czas, kiedy pewnie większość z was dochodzi jeszcze do siebie po sylwestrowej nocy. A w Arabii Saudyjskiej rozpoczęło się jedno z największych wydarzeń sportowych tego roku. A zwłaszcza w motosporcie, tak przez nas bardzo uwielbianym. Wystartował legendarny rajd Dakar, a w tym roku w nim tylko dwóch polskich motocyklistów. Na 144 zawodników w stawce trochę mało, nie uważacie? Maciek Giemza z Orlen Teamu i Konrad Dąbrowski Dust Rally Team. Rajd potrwa 2 tygodnie do 14 stycznia. Zawodnicy będą mieć do przejechania ponad 8000 km po bezdrożach. Jest to niesamowity wysiłek. W zasadzie ponad 2 tygodnie, bo jeszcze trzeba dojechać na miejsce, zaklimatyzować się. Wszystkie sprawy organizacyjne pozałatwiać. Jak widzicie, staram się w tym roku obyć trochę z kamerą. Bardziej wam się pokazać, nie tylko od strony kasku. Bo mam sporo planów na ten kanał w nowym roku. Ja już dzisiaj Yamaszką kilometrów nie nawinę. Jadę do garażu i jutro rano sprawdzę, zobaczę, o co chodzi tutaj z tym kapciem. Zaskoczył mnie. Miałem spalić nadmiar kalorii przyjętych przez okres świąteczny i Sylwestra. Ale do domu mam niedaleko, więc jeszcze może zdążę wyskoczyć na rower. Dodam jeszcze na koniec, że w tym roku chciałbym, żeby na kanale pojawiało się jak najwięcej wątków motosportu. Motosportu tego motocyklowego, bo branża samochodowa już zaczęła sobie jakoś radzić, a jednak o tych motocyklach w mediach, w telewizji, nawet na YouTubie jest bardzo mało, więc troszeczkę chciałbym ruszyć ten temat, żeby się o tym więcej mówiło. No i przede wszystkim zainteresować was, zmusić do dyskusji, bo w zasadzie popularność w dużym stopniu zależy też od nas, nie? Wiadomo, jak będzie duża popularność, będą sponsorzy, no ciężko zmienić ten rynek, ale warto spróbować. Dakar jest to niebywałe wydarzenie sportowe, które zawsze z zaciekawieniem śledzę. Postaram się was trochę zainteresować tym najbardziej kultowym rajdem na świecie. A właśnie, i dodam, że jesteśmy już po pierwszym odcinku specjalnym i Maciek Giemza zajął 18 miejsce, a Konrad Dąbrowski 29 na 144 zawodników, więc jest to bardzo dobry początek rajdu i dalej trzymamy kciuki za naszych i śledźcie kanał, a będziemy tutaj poruszać tematykę Dakaru na pewno. Tak w międzyczasie, na luźno.